Hej, witajcie serdecznie z tej strony Bartek z portalu How to Play. Dzisiaj mam dla Was myszkę Unix Neos 7000. Tak wygląda pudełko tej myszki. Unix to firma dopiero wschodząca na nasz rynek. Myszka jest przeznaczona dla graczy i no, bez zbędnych zergeli może przejdźmy do opisania tego wszystkiego. Pudełko jest zwykłe, czarne, ale estetyczne. Na froncie mamy, jak widzicie, takie lekko świecące, raczej odbijające światło grafikę tej myszki, a pod spodem model i nazwę tej mychy. Natomiast z boków jest czarno, nie ma nic, bo po co zaśmiecać w sumie to, co jest już ładne. Z tyłu specyfikacje typu, wiecie, 7000 dpi, zmienne kolory, ilość tych jakby zmiennych kolorów i zaraz mogę Wam przeczytać, tutaj jest taka adnotacja po polsku. 7000 dpi, czujnik optyczny, ADNS 3310, procesor RAM 32 bity, 32 MHz, pamięć wewnętrzna 128 KB, regulacja DPI, 50 kroków, 7 w pełni programowalnych przycisków, ergonomiczny projekt, gumowa powłoka, dwie kontrolki LED w dwóch kolorowych strefach. Opcje 16,8 miliona kolorów i efekty świetlne LED. Tak wygląda adnotacja załączona przez firmę. A teraz przejdźmy już do tego, co znajduje się w środku. Wewnątrz tego pudełka znajdziemy myszkę i raczej, znaczy widzimy w tym momencie myszkę i wychodzący kabel. Tutaj widzimy już, że jest on pleciony, czyli zapewni nam dłuższą jego trwałość. Mamy tutaj taki kapturek, który właśnie skrywa dalszą, więcej tego kabla, żeby wysuwając to pudełko nie było go widać. A sama myszka wraz z kablem jest tak pokryta takim w tym momencie plastikowym kapturkiem, który zapobiega jej jakieś latanie po pudełku, obijanie się i uszkodzenie. Co dalej w środku? Jak wygląda myszka? Zaraz. O, proszę bardzo. To jest nasz dzisiejszy główny bohater. Unix Neos 7000. Myszka dla graczy raczej praworęcznych, chociaż nie wiem, nie rozmawiałem jeszcze z leworęcznymi, nie używali tego. Może być mniej wygodna, aczkolwiek możliwa do korzystania przez nich. Raczej bym jednak nie polecał i skupił się na graczach praworęcznych. Jak to wszystko wygląda? Jak już mówiłem, pleciony kabelek, który zmniejszy szanse na to, że po prostu zostanie zniszczony. Wtyczka USB jest pozłacana, ale to raczej już standard w tej klasie i nic nowego. Myszka jest tak bardzo dobrze wyprofilowana. Jest przeznaczona dla raczej fanów trzymania całej dłoni na urządzeniu. Czekajcie, bo mi zaraz kopyre spadnie. O, całej dłoni na urządzeniu poprzez właśnie tutaj taką wypustkę, na której możemy położyć te dwa paluchy i one nie będą latały po podkładce, a bardzo dobrze wpasują się w kształt myszki. Z lewej strony też mamy lekkie takie zagłębienie na kciuk i jest to dosyć, to jest bardzo dobrze wykonane i wygodne. Przyciski. Jest, jak już producent wspominał, jest 7 programowalnych przycisków, lecz raczej my zaprogramujemy 4, ewentualnie do tego scrolla. 4, dlaczego? Z boku mamy dwa przyciski standardowo odpowiadające za zmianę stron, w sensie cofanie strony przeglądarki i możemy też nacisnąć, żeby przejść do przodu. Na górze mamy scroll, który jest stosunkowo cichy, nie hałasuje bardzo i nawet przy nocnych sesjach nie obudzimy domowników. Przyciski, te podstawowe dwa, prawy, lewy, nie są też jakoś nadmiernie głośne, więc nie powinny przeszkadzać przy graniu w nocy. Możecie teraz sami posłuchać. Tak, aparat mam mniej więcej tak, nie wiem, 30 cm ode mnie, czy 50.
Dodatkowo mamy dwa przyciski na górze za scrollem, odpowiadające podstawowo za zmianę DPI, lecz je także możemy zaprogramować tak jak każdy inny po ściągnięciu sterowników do myszki. Samo urządzenie jest pokryte taką gumowym materiałem, tworzywem i nawet przy lekko spoconych rękach nie powinniśmy mieć problemu przy użytkowaniu tej myszki, bo i tak będzie dla nas bardzo komfortowa. Co więcej, właśnie mamy, jak już tam wspominałem przy czytaniu tej adnotacji, mamy podświetlany scroll po bokach tutaj. I tutaj nie wiem, czy będzie widać. O, tutaj macie logo firmy, które też jest podświetlane i możecie wybrać spośród bardzo wielu kolorów, które sobie możecie ustalić sami. Dodatkowo wiem, że myszka ma możliwość migania, automatycznej zmiany kolorów, takiej przechodzącej, płynnej. I właśnie możecie też ustawić stały kolor, jakby wcześniej wybrany przez Was. Wydaje mi się, że myszkę omówiliśmy. Teraz czas raczej przejść do tego, co jest z pudełka, a w pudełku nie jest dużo, niestety. Mamy tutaj instrukcję. Tak, instrukcję Unixa, która jest taka mała, bo raczej no, wszystko jest intuicyjne i proste. Dodatkowo mamy naklejkę z logiem firmy. Więcej w pudełku nie znajdziemy. Możemy wyjąć tą podstawkę, na której leżała myszka. To jest ten tutaj taki kapturek też. A w środku już naprawdę nic nie ma. Dzięki za oglądanie. Poniżej znajdziecie recenzję tej myszki. Zapraszam do zapoznania się z nią. Cześć, trzymajcie się.